Obecnie usłyszą Państwo słuchowisko pod tytułem Jutro, oparte na sztuce Józefa Konrada Korzeniowskiego. Przekład i adaptacja radiowa Marii Danilewiczowej. Początek naszego stulecia w małym miasteczku portowym na wybrzeżu Anglii w szary i mglisty dzień jesienny. Wzburzone morze wali rytmicznie o falochron. Staroświecka latarnia ukazuje w półmroku zmierzchu fronty dwóch bliźniaczych domków. Oba należą do byłego kapitana Hagberda. Dorobił się ich ciężką pracą na morzu. Przeznaczył jeden dla syna, który uciekł z domu jako chłopak. W drugim, podnajętym, mieszka ślepiec, wdowiec, majster okrętowy i jego córka Bessie. Ostrożnie. Gdzie cię niesie? Wolniej. Chcesz widać, żeby twój ślepy ojciec skręcił kark. Śpieszno ci do domu rajcować tym twoim pomylonym kumplem, kapitanem. Nie mam po co spieszyć się do domu, ojcze. Po co? Na rajcówkę z tym wariatem. Czy to moja wina, że nie ma tu żywej duszy do kogo? Że nie mam do kogo innego przemówić słowa? Ja się nie liczę. Złości cię, że nie możesz walęsać się do woli, porzuciwszy ślepca w domu. Nie zostawiłam ojca samego. Nawet na pół dnia od śmierci matki. Ten nasz gospodarz to wariat. Wariat i kwita. Zawsze był taki od lat. Zanim jeszcze ci przeklęci lekarze zmarnowali moje oczy. Może jednak kapitan Hagbert nie jest takim wariatem, za jakiego uchodzi. A komuż to nie wiadomo, że diabli go tu przynieśli z północy, żeby tu... Właśnie tu czekać na znalezienie się najukochańszego synalka. A na nas. Zjał na morze 16 lat temu i nie raczył nawet listu napisać. Każdy ma już po dziurki w nosie tej jego głupiej historyjki o synalku. Co to na pewno wróci do domu. Za rok, na wiosnę. W przyszłym miesiącu? Jak to tam teraz? No? Po co o tym mówić, ojcze? Ciebie sobie upodobał na ofiarę, żebyś wysłuchiwała jego bzdurnego gadania, gdy tylko ma na nie ochotę. Co w tym głupiego, że nie traci nadziei? Zagładza się, byle więc je odłożyć dla takiego syna. Zapycha dom gratami i nikomu ich nie pokazuje. Dla synaczka, a jakże? Co tydzień się ogłasza, przez 16 lat, żeby skarb się odnalazł. Nie wariat? Mój chłopak. Tak go nazywa. Harry, mój chłopak. Harry, moje zaginione dziecko. Oślepnąć trzeba, żeby wiedzieć, co to jest prawdziwe nieszczęście. A ten chłopak, ten byk, chciałem powiedzieć, gnije sobie spokojnie na dnie morza. Utopiony. Pokarm dla ryb. To mi raczej doprawdy podobne.
Zwęszyłby już forsę starego durnia, gdyby żył. No nie? Nie wiem. Być może. Spać mi się chce. Kapitanie, ciszej. Śpi. Nie obudzi się na pewno. Jak się masz? Jak? Po staremu. Tu się przecież nic nie dzieje. A u pana? Wychodził pan na długo, na całe popołudnie, prawda? Tak, tak, moja droga, tak. A czy widziałaś może, jak wracałem? Tak, tak, widziałam pana. Przyniósł pan coś pod kurtkę. Pan, to był tylko imbryk, imbryk. Blaszany imbryk do wody. Taki jestem rad, że sobie w porę o nim przypomniałem. Bo gdy mąż wraca do domu po pracy, widzisz, to trzeba mu dużo wody do mycia. No. Czy nie tak? A nie, nie, ja nie dlatego o tym mówię. Bym myślał, że Harry będzie musiał troszczyć się o chleb, gdy wróci do domu jutro. Kapitanie, czy pomyślał pan kiedyś, że może się tak stać, że syn pana nie wróci? O wszystkim pomyślałem, moja droga. O, pomyślałem o wszystkim. Czego może potrzebować dwoje młodych z olejem w głowie, gdy zaczynają gospodarować na swoim. Po domu się już prawie ruszać nie mogę, tyle gratów tam się nazbierało. Wszystko to dla niego, dla mego syna, gdy wróci do domu. Cierpliwości. Jeszcze jeden dzień. Nigdy nie wiadomo, co może się zdarzyć. Wszystko to może się zmarnować. Może się na nic nie przydać. Co? Co to ma znaczyć? Co złego mogłoby się przydarzyć tym rzeczom? Ach, nic, nic. Kurz czy mole, no takie rzeczy. No może wilgoć. Nie wpuszcza pan przecież nikogo do domu. Kurz, wilgoć. Sam palę w kominkach i sam wycieram kurze. Wpuszczać byle kogo do domu. To by dopiero było. Co by Harry powiedział? Harry musi zobaczyć to pierwszy. Ja gromadziłem to wszystko dla niego i tylko dla niego. Niepotrzebnie pan się denerwuje. No, jesteś jedyną rozsądną dziewczyną w okolicy. Musisz mieć do mnie więcej zaufania. Jestem tomatorem. Zawsze nim byłem. Nienawidzę morza. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, na co narażają synów, gdy puszczają ich na morze. Cóż to za psie życie. Nigdy nie wiesz, co się dzieje w domu, co robi własna żona. A przecież nie ma nic lepszego od własnego domu, moja droga. I dobrego męża. Syn. Syn. Co innego, córka? Córka ci nie ucieknie. Tak, kapitanie. Nie ucieknie. Nigdy bym swojego dziecka nie posłał na morze. Jak tu stoję. A on uciekł. Tak, mój jedynak Harry. Wróci przecież. Jutro wraca. Nadzieja czasem zawodzi, kapitanie. No co to ma wspólnego z powrotem Harry'ego? Dobrze jest spodziewać się czegoś, ale wyobraźmy sobie, że nie pan jeden stracił syna, który nigdy... Co nigdy? Przecież nie myślisz chyba, że... Że on utonął. Nie, kapitanie. Ja tego nie myślałam. Ja nic nie wiem. Bzdura. Żaden z Hagbardów nie był człowiekiem morza. Siedzieliśmy na roli od setek lat. Nie przejmuj się, moja droga. Morze nas nie dosięgnie. Patrz na mnie. A nie dałem się utopić. Ponadto, cóż za żeglarz z Harry'ego. A jeśli nie jest żeglarzem, musi wrócić jutro. Jeśli tak, to po co te ogłoszenia w dziennikach? Jak to po co? Każdy tak robi, no. Biedna jego matka i ja dawaliśmy te ogłoszenia latami. Ale zabrakło jej cierpliwości. Umarła.
Jeśli syn ma wrócić, jeśli... Po co ten wydatek? Trzeba czekać. Jeszcze jeden dzień. Czasem brak mi już cierpliwości. Co? O co chodzi? Zmęczona jesteś, to wszystko. Tak, jestem zmęczona. Dzień za dniem nic się nie dzieje. Nudno w domu. Tak. Pranie, gotowanie, zmywanie w kółko. Tak. Jak kamień młyński. No, czemu, skoro ma takie fanaberie, twój ojciec nie najmie służący, co? Nie wiem. Poczekaj na Harry'ego. On ci ją wynajmie. Taki pan pewny? A co jeśli nawet nie spojrzy na mnie, gdy wróci do domu? Co? Chłopak by się nie ośmielił, nie? Nie do pomyślenia by nie chciał patrzeć na jedyną rozsądną dziewczynę w okolicy. Ten uporciuch, ten chłystek nie chciałby się ożenić z taką dziewczyną? Możesz mi wierzyć już, ja go przekonam. Dziedziczę go! Dosyć, dosyć! Nie można tak mówić, już znowu. Coś niedobrze dziś z moją głową. Po prostu nie mogę już tego znieść. Tak ciebie polubiłem, jakbyś już była jego żona, a ty mówisz... Chłyszcz! Niech się pan nie martwi. Nie myślałam tego, kapitanie. A mnie się wydaje, że jutro będę miał dwoje dzieci. Harry i jedyna dziewczyna z sensem. Widzisz, kochanie, nie mógłbym dać sobie rady bez ciebie. My dwoje rozumiemy się nawzajem. Ludzie w tym mieście są tacy dziwni. Jak oni patrzą na człowieka, te ich uśmieszki, gdy chciała się wychodzić z domu. Jakby coś gdzieś nie było w porządku. Powiedz mi, czy jest coś ze mną nie w porządku? Nie, nie, kapitanie. Wszystko w porządku. Bessie, daj mi kapelusz. Bessie, no. Spadł mi kapelusz. No gdzie jesteś? Tu. Czy ojciec chce wejść do domu? Pomóż mi wstać. Kręci mi się w głowie. Ma się na burzę. Burza w jesieni to pewny sztorm na morzu. Nagły i gwałtowny. Będziemy mieli rozbitków tej nocy. Chodźmy do domu zaraz. Do widzenia, kapitanie. Gdzieś tu mieszka kapitan Hagbert. Czy może mi pan powiedzieć? Toż to jest chyba kapitan Hagbert. Tak, to ja. Aha. Zdaje mi się, że umieszczał pan ogłoszenia w gazetach w sprawie zaginionego syna. Tak, szukam mego jedynego syna, Harry'ego. No, on właśnie jutro wraca do domu. Na stałe. Co za cholera? Słowo daję. Zapuściłeś przez ten czas brodę. Wyglądasz jak święty Mikołaj. Pilnuj swego nosa. Co ci do tego? Nie wtrącaj się do nie swoich interesów. Zabieraj się. Wolnego, wolnego. Mogę sobie stać na ulicy, gdzie mi się podoba. Powiem ci tylko, że coś u ciebie nie w porządku z nerwami. Wpuściłbyś mnie lepiej. O, tak sobie, żeby pogadać spokojnie. Wpuścić do domu? Ciebie?
puścić do domu? Bo mogę podzielić się z tobą garścią wiarygodnych informacji o synu. Najprawdziwszych, jeśli raczysz posłuchać. Nie, nie raczę. Wiem wszystko, czego mi trzeba. Zawsze miałem od niego wiadomości. Od lat, od wielu lat. Wystarczy, by dotrzymać do jutra. Wpuścić go. Puścić go. Zachciewa się. Co by Harry powiedział? Co tu się dzieje? Szpicel! Wstrętna małpa! Halo, spokojnie. Ktoś musiał dać ci się dobrze we znaki. A skąd do diabła wziąłeś te łachy? Dziurawa wiatrówka? Do licha. Chodzę w niej tak sobie. Tymczasem. Do jutra. O. A czegoż to pan sobie życzy? Chciałbym wiedzieć, co za kantu odchodzi. Nie chciałem straszyć starego. Po drodze wstąpiłem do fryzjera ogolić się. Powiedzieli mi tam, że stary trochę w piętkę goni. Zawsze mu zresztą czegoś trochę brakowało. O czym pan mówi? Nie słuchaj go! To jeden z tych wygłupiaczy z miasta, co mnie przedrzeźniają. Dosyć tego! Wracam do siebie. Wyjść człowiekowi z domu nie dadzą. Wyjść człowiekowi z domu nie da. Wyjść człowiekowi z domu nie dadzą. Cóż u diabła go tak wściekło? Coś się w tym wszystkim kryje? Czy on jest zawsze taki dziwny? W głowie mu się pomieszało przed laty, gdy syn jedynak uciekł z domu. Dawno już temu. Wszyscy o tym wiedzą. Pomieszany od lat. Otóż ja jestem tym synem. Harry! Skąd wiesz, jak mi na imię? Gumasz się ze starym? Tak, czasem. Jest naszym gospodarzem. Dziedzic na dwóch kurnikach. Wielki pan. Ma być z czego dumny. Słuchaj, powiedz mi lepiej coś niecoś o tym gagatku, który ma się tu zjawić jutro. Co to za gość? Coś mi się widzi, jest was tu więcej w tej grze. No, śmiało, śmiało. Śpiewaj. Jak to tam jest? No, nie przywykłem, by mi dziewczyny odmawiały czegokolwiek. To tak trudno zrozumieć. No, wal panna prosto z mostu. Nie, to niemożliwe. Nie zrozumiesz, o co chodzi. Muszę nad tym pomyśleć. Zobaczyć, spróbować. Muszę mieć trochę czasu. Dużo czasu. Po co? Dlaczego? Chodź tu bliżej. Dwa słowa. Nie bój się o siebie. Nie myślę iść na policję. Ale ten gagatek będzie miał niespodziankę. Dostanie za swoje, gdy się tu jutro pokaże. Nie dbam o forsę starego, ale zrobię to dla zasady. Będzie ciężko przegrany, żeby nie wiem, kto był. My... To jest on. Czeka na ciebie. I właśnie na ciebie. I tylko na ciebie. To ty masz się zjawić jutro. Co? Ja? Jest w tym coś, czego nie mogę zrozumieć. Nie pisałem przecież, ani nie uprzedzałem o przyjeździe. Koleżka pokazał mi ogłoszenie z adresem starego dopiero dziś rano w Londynie. Jakby ci to wytłumaczyć? On czasem mówi takie dziwne rzeczy. O czym? W kółko o tobie. I nie znosi, by mu zaprzeczeć. Widzę, że stary niewiele się zmienił przez ten cały czas. On czemuś sobie wyobraził, że syn wróci do domu jutro. Nie mogę sterczeć tu do rana. Forsy nie mam. Dlaczego to dziś mu nie pasuje? Bo nie było tu ciebie zbyt długo. Słuchaj, oni mnie prawie wyrzucili z domu. Biedne matczysko gderało wiecznie, że mleń, a stary obiecywał, że mnie raczej zatłucze, niż puści na morze. On nie znosi sprzeciwu. Mógł dotrzymać słowa. Co miałem robić? Zwiałem. Czasem wydaje mi się, że urodziłem się tylko przez fatalną jakąś pomyłkę losu w takiej oto norze, jako ich syn. A gdzież to powinieneś był się urodzić? Na wolnej przestrzeni, nad morzem, na piaszczystej plaży, nocą, gdy wiatr huczy. Tak, tak, tak. Byliśmy warci jeden drugiego, jak Boga kocham. Czy mam wleźć do domu na siłę? Czekaj, muszę ci wytłumaczyć, dlaczego właśnie jutro. Widzisz, ludzie tutejsi nie zawsze są dla niego dobrzy. Tak, tak. To ja rozumiem, tak. On wszystko sobie odmawia, ciła dla ciebie. Gotów był zagłodzić się.
Ja nieraz mogłem umrzeć z głodu dla jego fantazji. Nie słodko bywało. Twardy z ciebie człowiek. Czy dlatego, że uciekłem? Chciał zrobić ze mnie urzędniczka. Ze mnie. A kim ty jesteś? Marynarzem. Czym chcesz? Wystarczająco marynarzem, by zarobić na chleb i sól na dowolnej łajbie. Parszywa sytuacja. Dziwne to wasze jutro bez dzisiaj. Muszę jednak dobrać się do drzwi. Halo, stary! Halo, stary! Puść mnie do domu! To ja, twój syn Harry. Prawdę mówię! Syn twój wrócił! O dzień za wcześnie! A masz za głupie żarty! Harry, uważaj! Czy nic ci się nie stało? Nie, nic. Zawadził tylko czapkę. Chwała Bogu. Jak za dawnych dobrych czasów. Mało życia ze mnie nie wytłukł za to, że chciałem iść z domu, a teraz, gdy wróciłem, rzuca mi na głowę stary garnek. Mnie tam wszystko jedno, ale biedny Ginger. Ginger to niby ten mój koleżka w Londynie. Zdechnie biedaczek, zanim dowlokę się na piechotę do niego. Przepuściłem ostatnie miedziaki na to golenie na cześć starego. Myślę, że udałoby mi się mu jakoś wytłumaczyć, gdybym tak miała tydzień czasu. Co tam znów? Kto cię tam drze? Słuchaj, Bessie. To chyba z twojego domu. To na mnie. Dobrze mieć takiego na pokładzie w czasie burzy. Fajnie ryczy. Czy to szanowny małżonek? Może lepiej zwiać w porę? Nie, to mój ojciec. On niewidomy. Nie jestem zamężna. O, byczy gość. Co się tam dzieje? Kto go morduje? Nic. Pewno skończył pić herbatę. Może byś skoczyła zobaczyć, co jest. Całe miasto się zbiegnie. Ale czekaj. Nie mogłabyś przyuważyć tam kawałka chleba z masłem? Dla mnie? Przy okazji tej herbaty? Głodny jestem jak pies. Nie jadłem nawet śniadania. Zaraz tu wrócę. Nie odchodź. Głupia historia. Nie ma za co wracać. Durny Ginger będzie tam myślał, żem zagarnął forsy i puścił starego kamrata w trąbę. Jedno dobre stuknięcie wywaliłoby te drzwi. Gdzie tu może być policjant? Lepiej nie. Mordę nabiją i wsadzą do ciupy. Ciarki mnie biorą na samą myśl, że mogliby mnie zamknąć. Nie mam zdrowia do ciupy. I ani grosza na kolej. Może ta mała... Masz, jedz. Nie miałam czasu zrobić coś lepszego. Nie uważaj mnie za żebraka. Stary jest bogaty. Sama o tym wiesz. A z ciebie wykapany ojciec. Byłem kropka w kropkę. Jak on od chłopaka. Owszem. Ale jak głodny. Ale na tym kończy się podobieństwo. Zawsze lubił siedzieć w domu. Wyglądał jak nieszczęście, gdy mu kto wspomniał o dwutygodniowej przejażdżce po morzu. Zawsze ciągnęło go do domu i do gratów. A ty, czy nigdy nie brakło ci domu? Dom. Gdyby mnie kto zamknął w tym, co stary uważa za dom, rozniósłbym to w drzazgi najdalej na trzeci dzień. Albo bym wlazł do betów i zdech przed upływem tygodnia. Zdychać w domu? Straszne. A gdzież byś to chciał umierać? W gęstwinie leśnej, na morzu, czy wreszcie na szczycie jakiejś góry. Do wyboru. Ale pewno mi niesądzone. Czy na pewno dałoby ci to szczęście? O tak. Tak wyobrażają sobie szczęście ci, dla których cały świat jest domem. A inni mówią, że świat zionie chłodem. I mają rację. Zimny jest, gdy gość jest wykończony. A widzisz, statki nie są znów takie wielkie. Tak, ale za to morza nie zabraknie. A poza tym, co ty tam wiesz o statkach? Kochasz łajbę, a potem ją rzucasz. Ot tak,
Moja Bessie. Tak się zdaje się nazywasz, prawda? Podoba mi się to imię. Niemożliwe. Dziwię się, żeś w ogóle zapamiętał. Statki. Kochałem i porzuciłem ich więcej, niż pamięć może ogarnąć. I malem się wszelkich możliwych zawodów. Nie byłem tylko blacharzem i żołnierzem. Strzygłem barany i włóczyłem się po Australii. Polowałem z harpunem na wieloryby. Zadźgałem nawet jednego. Ekwipowałem statki. Obdzierałem byki ze skóry, szukałem złota. Naplułem na większą forsę niż ta, którą stary mógł uciułać przez całe życie. Mogłabym go przekonać w ciągu tygodnia. Spodziewam się, że tak. Widzę, że mógłbym tu stać jak na wachcie, gdybyś obiecała, że będziesz odzywać się do mnie od czasu do czasu. Zdążyłem już polubić twój głos. Miły głos. Jak trzeba. Pewnie. Odezwałabym się od czasu do czasu. Tak przez tydzień, gdybym tylko wiedziała, że potem będziesz starał się żyć z nim w zgodzie. Znów kaprysy? A, dobrze. Nie? Jak nie, to nie. Rio, malutka adio. Na statek odpływa do Rio Grande. Co to? No cóż ma być? Śpiewa się to chórem przy podnoszeniu kotwicy. Buzi i bye bye. Na ocean, na szerokie wody. Zimno ci? Masz tu ten swój szal. Okręć się porządnie. Ota. Zwiąż końce na przodzie. Tydzień szybko minie. To ty myślisz, że ja... Nie mogę przez tydzień nocować w rynsztokach i żyć świeżym powietrzem, no nie? A nie mam ani grosza, wiesz sama. On ciułał przez tyle lat. Wszystko dla ciebie. I może... O tak, 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 tak. Pod warunkiem, że wrócę i zagrzebię się jak borsuk w jamie. Bardzo dziękuję. Po coś tu przyjechał? Po 5 funciaków. Po dobrym ochlaju. To wyście się tam zalewali. Ty i ten twój koleżka. Ginger to całkiem przyjemny młody człowiek. Ale nie umie dbać o siebie. Jak zaleje się, to przez 3 dni nieprzytomny. Nie, nie, nie myśl, że ze mną to samo. Nikt i nic nie da mi rady. Twardy jestem jak skała. Nie, ja nie myślę, żeś zły. Masz rację. Możesz pytać każdą z nich. Ginger ma też swój pomyślunek, jak trzeba. Możesz mi wierzyć. Przegląda dziś rano gazetę i mówi do mnie... Halo, popatrz, popatrz. Popatrz, Harry. Kochający ojciec 5 funciaków jak w mordę dał. No i wytrzęśliśmy kieszenie na bilet. Naprawdę? Toś po to tu przyjechał? A czegoż mógłbym chcieć? 5 funciaków to niedużo. Raz na 16 lat. A teraz już bym wracał, bylebym miał forsę na drogę. Naprawdę? Co? Że zabiorę się stąd? Poczekaj tylko, a zobaczysz. Czy tobie na nikim nie zależy? Czyś nigdy nie chciałby ktoś dbał o ciebie? Ktoś jeden na świecie? Na świecie? Mało jest miejsc na świecie, gdzie by nie było kogoś, co by dbał o Harry'ego Hagberda. Ja nie z takich, co się chowają pod cudzym nazwiskiem. Ktoś, to znaczy dziewczyna. A jeżeli tak, to co? O tak. Rozumiem. Bierzesz ją na słodkie słówka, obiecanki, a potem... Nigdy. Jak to nigdy? Nigdy nie bujałem bab. Słodkie słówka dobre dla lizusów. Dla takich bubków, o jakich ty myślisz. O nie, nie, nie. Kochasz mnie, to bierz mnie takim, jakim jestem. A jak weźmiesz, no to statek odpływa i wszystko kończy się pewnego pięknego dnia. To tak jak ze statkami. Właśnie. Do tej pory. Inaczej nie znalazłbym się tutaj w tej głupiej pułapce. Widocznie nigdy dotąd nie spotkałeś. Może. I może nigdy nie spotkam. To nie ma znaczenia. Człowiek szuka i tyle. Statki i kobiety tak samo je kocham. Przygody, w które mnie wciągają i z których mnie ratują.
Mój Boże. Hejże, Bessie, o czym tak myślisz? Że ty podobno nigdy nie kłamałeś. Nigdy? Za dużo wymagasz od gościa. Nigdy nie powiedziałeś kłamstwa kobiecie. To miałam na myśli. W żadnej ważnej sprawie. O czym myślisz teraz? Myślę, jaka z ciebie fajna dziewczyna. Prawda to? Czy też jedno z tych nieważnych kłamstw? Nie, to prawda. Czyż nikt ci dotąd tego nie powiedział? Mężczyźni. Nie mówię do nikogo przez okrągły rok. Ojciec ślepy, nie znosi obcych i zawsze chce mnie mieć pod ręką. Wszyscy stronią od nas. Ślepy, no ta. Od lat. Ta. Od lat w jednej z tych nor. Dobra córka z ciebie. Całkiem fajna dziewczyna. Dobra byś była dla gościa w kłopotach. I nikt ciebie nie przyuważył w tym mieście? Trudno mi jakoś w to uwierzyć, moja Bessie. Nikt, a nikt. Nędzne króliki. A kiedyż to odchodzi ostatni pociąg do Londynu? Nie wiesz przypadkiem? Na cóż ci ta wiadomość? I tak nie masz pieniędzy. No, w tym rzecz. A to pech. Ale ani razu nie zdarzyło mi się w ciągu tylu podróży, bez opresji nie wyciągnęła mnie jakaś porządna dziewczyna. Sam nie wiem czemu. Może dlatego, że czują, że kocham je wszystkie. Bez mała zakochałem się w tobie, Bessie. Cóż znowu? Co tam pleciesz? Nawet mi się dobrze nie przyjrzałeś. Trochę przyblada. Niektórym się to podoba. Daj się przyjrzeć. Tak. Tobie z tym do twarzy. Nie. No, nie ma się o co obrażać. Musiałaś być bardzo dobra dla starego. Bądź mu synem. Spróbuj tylko. Nie kłóć się z nim. Kto wie, co można by zrobić z nim przez tydzień. Ja mogłabym go przekonać. Ja muszę to zrobić. Powiedz. Cóż to za mądry pomysł, któremu nie powinienem się sprzeciwiać? Gdy się wreszcie przekona, że wróciłeś, będzie tak przytomny jak ty czy ja. Odejdą go wariackie pomysły. Zostaną normalne. Nie sprzeczaj się z nim. On chodzi swoimi drogami. Chciałby mnie tu uwiązać. A świat cały nie jest nic, a nic za duży dla mnie. Mogę cię zapewnić, Bessie. A może i ożenić mnie chce, co? Wiesz coś o tym? Pewno już nawet wypatrzył mi dziewczynę, co? No? Nie mówił o tym przypadkiem z tobą? Nie wiesz czasem, co to za donna? No gadaj. Małpa! Szpicel z domu wariatów! Bessie, nie zadawaj się z nim! Niech pan nic nie mówi! Pan nic nie rozumie! Na litość boską, niech pan nic nie mówi! Wyślij go do diabła, bo powiem haremu! Oni go jeszcze nie znają! Ale jutro! Słyszysz? Jutro! Byczy facet. Nic się nie bój! Mój chłopak się z tobą żeni. Musi! Już ja mu pokażę, a jeśli by nie, wydziedziczę drania i wszystko zapiszę tobie. Chłystek, niech zdycha z głodu. Więc to ty jesteś ową dziewczyną. To ty. Zaczynam rozumieć, o co chodzi. Na Boga, serce masz miękkie jak głos. Nie zbliżaj się do mnie. Muszę przypatrzyć się dobrze twojej pięknej twarzyczce. Zabieraj się stąd. Już się robi. Ale baby zawsze ratowały mnie z opresji. A dziś ja nie mam forsy. Żebrak jestem. Zrozum, że raz. Masz te przeklęte pieniądze. Ale nie patrz na mnie. Nie odzywaj się do mnie. Ile tego?
10 szylów. Sam raz na bilet. Jesteś tu? Fajna z ciebie dziewczyna, słowo daję. Zdecydowałbym się zostać tu na tydzień. Na co jeszcze czekasz? Gdybym miała więcej, dałabym ci wszystko bez wahania. Byleś zniknął stąd i zapomniał, żeś kiedykolwiek słyszał mój głos i widział moją twarz. Nie bój się, mała. Żadnej z nich nie zapomniałem. Niektóre mi dały coś więcej niż pieniądze. Wszystko jedno zresztą. Nie można mnie kupić. No, daj się pocałować. Adieu. Harry, wracaj! Harry, zabierz mnie z sobą. Ten szpicel poszedł już sobie nareszcie. Czy widać go jeszcze? Nie. Już go nie widać. Wstrętny włóczęgo. Dobra z ciebie, dziewczyna. To ty go przepędziłaś. Dobrze zrobiłaś. Niech już pan milczy. Dość już złego na dziś. Co? Czy jeszcze tu jest? Nie. Nie ma go. Wszystko w porządku. A jutro wróci Harry. Niech pan milczy. Nie będzie jutra. Co? Co ty pleciesz? Nie będzie jutra? Nie będzie jutra? Bessie! Nadaliśmy sztukę Józefa Konrada Korzeniowskiego pod tytułem Jutro w przekładzie i adaptacji radiowej Marii Danilewiczowej. Tu Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.